konopie, w zależności od tego, z jaką odmianą mamy do czynienia, mają dość różny skład ilościowy czy procentowy zawartości i stosunek THC do CBD. Te, które będą właśnie przeważały w THC, no to raczej będą miały takie negatywne efekty, czyli to będzie miało bardzo silny wpływ na układ krążenia poprzez zwiększenie tętna i ciśnienia. Tak? Również palenie marihuany w zasadzie pozostawia w układzie oddechowym podobną ilość, o ile nie większą, substancji smolistych w porównaniu do papierosów. To będzie prowadziło do zmniejszenia wydolności płuc i uszkodzenia oskrzeli w konsekwencji. No i teraz, jeżeli ktoś jest na przykład chory na astmę, a w jakiś sposób korzysta z takich substancji, pali, no to wtedy musi się liczyć z tym, że to może pogorszyć jego obecny stan. Co więcej, marihuana spowalnia czas reakcji, w związku z tym bardzo niekorzystnie wpływa to na zdolności bezpiecznego prowadzenia pojazdów. Te efekty psychoaktywne, które występują po pobudzeniu receptorów kanabinoidowych w mózgu, czyli po spożyciu THC, mogą również prowadzić do upośledzenia funkcji poznawczych, do upośledzenia pamięci i zdolności uczenia się, tak, zapamiętywania pewnych rzeczy. No, te efekty mogą być dość nieprzyjemne. One mogą również prowadzić do psychoz i do takich objawów typu splątanie, jakieś złudzenia i lęki. No i też taka przewlekła ekspozycja na THC może prowadzić do rozwoju zespołu amotywacyjnego, przepraszam. No i to może również prowadzić w dalszej konsekwencji do depresji, do uzależnienia, czy też do takiego symptomu przewlekłych wymiotów. Tak? W związku z tym te działania niepożądane, które obserwujemy po THC, no one w znacznym stopniu ograniczają, czy też wprowadzają taki margines zaufania do tych pozytywnych efektów, o których mogłam powiedzieć wcześniej.